potem były badania psychotechniczne, potem szkolenie z przewozu rzeczy, no i kurs ostatni udzielania pierwszej pomocy. No to wszystko, równy tydzień, no i zacznijmy wydatki z tego tytułu. Lekarz 250, badania psychotechniczne 150, to już jest 400 zł, tak to 250, nie, 200 lekarz, przepraszam, lekarz 200, badania 150, to już jest 350, zdjęcia 50, to jest 400, Wydział Komunikacji Prawo Jazdy Stówkę, to już jest 500 i kurs do przewozu rzeczy 1000, to jest 1500, to jest za każdym razem przez 5 dni w tygodniu dojazd w tą i nazad, czyli do Osiru na wykład, czyli niedużo, bo 15 km w dwie strony, po 7,5 75 km, licząc 100 km łącznie tam zrobiłem, czyli 7 razy 5, 7 razy 7 czy 6. 100 litrów, 100 litrów, 100 km, 10 litrów, 10 litrów paliwa, 70 zł, jest 70 zł, czyli 1600 zł mnie to już kosztowało na odnowienie okładek na 5 lat, że przez 5 lat będę mógł jeszcze prowadzić spokojnie się tam. Tak będzie układało wszystko jak powinno, pomyślmy. Także może się różnić odnowienie prawa jazdy ceną w każdym mieście innym. Dlaczego? Może inaczej kosztować, inną kwotę może lekarz sobie zażyczyć, inną kwotę psychotesty, w zależności jakie są sale do wynajęcia, tak samo od kursu do przewozu osób i rzeczy. To mogą być rozbieżność, aczkolwiek nie będą to już duże, tak jak kiedyś, bo kiedyś była rozbieżność nawet i 500 zł, teraz myślę, że to jest rozbieżność 100-200 zł, to jest wszystko w tym temacie. Bo zdjęcia, czym też opłata prawa jazdy jest naszej w każdym urzędzie stała, czyli jest 100 zł za druk i 50 za zdjęcie. No i czas oczekiwania na nowe prawo jazdy od 2 tygodni do 3, w zależności jak wytwórnia papierów wartościowych wyrobi nam nasze prawo jazdy. Wtedy się jeździ, odnosi się. Stare dostaje się nowe. Ale 5 lat będziemy musieli jeszcze naprawdę jeździć. Powinniśmy jeździć, już zainwestowane tyle pieniążków. Czemu nie? Myślałem, że będzie wolniej jechał tym przedmiotem, ale jednak jedzie dość fajnie.
przed nami, dogoniliśmy. No i skończyła się jazda.